Jakiś czas później. Halo, Logan? No hej, padnij do mnie do domu, bo moi rodzice cię zaprosili. Okej, no to czekam. Cześć! No nic, no to teraz pozostaje mi tylko czekać. 10 minut później. No i gdzie on jest? Już powinien być. Już jestem! Sorry. Ale jeszcze nie do końca opanowałem te rolki. Au, no dobra. Dobra, no to chodź do mnie, bo moi rodzice cię zaprosili. Będzie pogawędka. Doberek Zdzisław. Dzień dobry. Dzień dobry. Nasza ostatnia rozmowa nie była taka, jakby dobra. Zapomniałem cię przepytać, więc teraz cię muszę przepytać. A więc czym się zajmujesz? Niczym szczególnym. Czyli brykam, łażę tu i tam, wszędzie jestem. A czym się zajmują twoi rodzice? A bo ja wiem. Coś mi się nie wydaje, żebyś był dobrym partnerem dla mojej córki. Wynoś się, zanim cię wyrzucę. Megan, chodź, ja się boję. Nie zaproszę pana na moje urodziny. Wynoa! Hau, hau, hau! Jak tam było strasznie, ja się boję. Logan. Jeżeli nie będziesz inny, to koniec z nami. Co? Już kapuję. Idę gdzieś. Ale gdzie jeszcze nie wiem. Pa. Pa. Jej, idziemy na basen. Super, co nie? No, ale jeszcze musimy czekać na tego spóźnialskiego, dziwnie ubranego Logana. Szczere. No długo chyba nie będziemy musieli czekać. Czemuż to? Bo widzę go. W końcu mi się udało zatrzymać! Na szczęście już jesteś, bo już nie szło dłużej czekać. Nie no, aż tak długo nie czekaliśmy. A więc co robimy? Idziemy na basen. Ale to ja muszę skoczyć do domu po kółko, po kaczuszkę. No ja nie umiem Ej, czekajcie! No to se poczekamy. 15 minut później. Nudam. Chyba go widzę. Gdzie? No tam jedzie. Zaraz się pewnie glebnie. No i gleba. Ha, jakie wyczucie. Wstaje. I jedzie. Już jestem. Wziąłem kółko, kaczuszkę i taki fajny stateczek. Teraz jestem ubezpieczony na basen. W końcu, dobra, możemy już iść. Okej. Dobra, chodźcie, w tym co mamy zostawić ubrania. Jestem. Okej, gotowe. No to co, idziemy? No ba, ja będę pierwsza. Nie bo ja! Basenik. Patrzaj, tam są nawet ci, no. Ci, żebyśmy nie utonęli. Kurczę, zapomniałam jak się to nazywa, no. Mniejsza z tym. Do wody! O, jak fajnie. Na bombę! To nie była bomba, geniuszu. No wow! Jak fajnie! Logan, rusz się i wbijaj do basenu. Ale co, jak utonę? Tu jest płytko. Już wiem! Co? To są ratownicy, przypomniało mi się. Wow. To moja kaczuszka pierwsza tam, Becia. I? Yeah! Serio, kaczuszka na basen. Teraz stateczek. Stateczek zatonął. Żal. No i zginęli ci, co byli na pokładzie. Dobra, teraz ja z moim kochanym kółeczkiem. Nie umiem przecisnąć kółka przez głowę. Geniusz number one. Jak się to wkłada? Patrzaj, włączyli cichutko muzykę. House party, house party. Logan, właśnie, bo w ogóle nie będziesz w basenie. Raz kozie śmierć. Lepiej się odsuń, Jasmine. Racja. Woda mi się do ucha wlała. Tu nie tonę.
ostatnim razem, jak byłem na basenie, to utonąłem. Ale przeżyłem. Juhu! Dobra, chyba jest spokojnie, możemy wypłynąć. Jeszcze raz. Juhu! Glebłam cię, sorry. Nie, nic się nie stało. Czas zanurkować! Kurde, maska mi spadła. Ja zanurkuję. Wyglebałeś mnie. No sorry, nurkuję. Woda mi się wlała do maski. A ja potrafię bez maski, ha. Łe. Jak się to zdejmuje? To ja zdjąłem. Au, sorry. Ej. Krystal. Ej, Krystal, patrz, ja też tak umiem. Nie, jednak nie. Krystal. O Boże. Krystal! O Boże. Pomocy! Co się stało? Czego? Boże, ratownicy! Nasza kolej, szybko. Odsunąć się. Bierzemy na brzeg. Krystal! Nie oddycha, rób jej sztuczne oddychanie. A nie możesz by... Nie, bo nie umiem. Rusz się. Co się stało? Krystal! Co się stało? Straciłaś przytomność. Serio? Mhm. Aha. To dobrze, że żyję. Bardzo dziękuję, naprawdę. Następnym razem już dłużej nie zostawaj pod wodą. No. Robili mi sztuczne oddychanie. Mhm. A który? Ten, tak jakby taki bardziej kolorowy, ten z zielonymi oczami. Ten ładniejszy. Do wody! Nieźle nas nastraszyłaś. No właśnie. Dobra, żyję, nie umarłam, jest wszystko okej, naprawdę super, ekstra. Dobra, nie wiem jak wy, ale ja już chyba wyłażę z basenu. No, ale po basenie to co mieliśmy robić? Bo mieliśmy już plan, ale zapomniałam, co mieliśmy robić po basenie. Po basenie mieliśmy iść na piknik. Jej! Moje kochane kółeczko mi pomogło pływać. O, jestem mokra. No, bardzo dziwne, że jesteś mokra, jak wyszłaś z basenu. Naprawdę, no niewiarygodne, no. Ej. Chodźcie, tu będzie fajnie. Au. Sorry. Jeszcze nie umiem się dokładnie zatrzymywać. Ciekawe. Dobra, no to rozkładamy. Gotowe. Mniam. Ej, popatrzcie, tam jest jeziorko. Aha. Dzięki za wyciągnięcie z paki. No. To ja znalazłem tego najdorodniejszego, wielkiego, pięknego muchomora. Jak go zjadł, to od razu się na ziemię wyglebał. Ha, ha, ha. Ale kiepsko karmią w więzieniu. Takie ble kości dawają i jakieś takie taką pultę, czy co to w ogóle je. Znam to. Ja też. Nieraz siedziałem w pace. Ej, patrzcie, tam są ci durni zakręceni. Mają piknik. Ej, może im zwiniemy jedzenie, bo jestem głodny. Dobry pomysł, tylko żeby oni poszli. Ej, młodzi, wy macie dobre oczy. Widzicie tam, czy jest piwo, czy nie? Widzę popcorn, ale piwa niestety nie widzę. Ale nie martw się, Rychu. Trochę zostało w zamrażarce chyba. I patrzajcie, jak te rybki ładnie pływią, jak pobłyskują. Auć, w słońcu. Ej, chodźcie zobaczyć na nie. Droga wolna. Dawajcie tu, to szybko. Okej, mamy tu. Szybko bierzemy. Będzie uczta. Dużo tego. Czekajcie, skoczę do zamrażarki po piwo. Mamy piwo.
Jeszcze cała skrzyneczka została. Miam. Piwo. Miam, uczta się szykuje. Ej, ja chciałem tą różową kość. Za późno jest moja. Żal mi cię. Napuszczę na ciebie w nocy moją mysz, którą w nocy ukradłem. Gdzie jedzenie? Ej, chodźcie tu! Gdzie jedzenie? No super, mamy po pikniku. To pewnie sprawka tych głupich bulldogów. Dobra, nie martwcie się, jeszcze nie wszystko wzięliśmy z lodówki. Dajcie koszyk, ja zalecę jeszcze po jakiejś rzeczy. 5 minut później. Okej, okay, no to możemy jeść. Miałam pycha. Ciąg dalszy nastąpi.